Witajcie, mężki z Zentralu, w kolejnym odcinku z Harrison Shire na aplikacji KS Redux jako Imperium Osmańskie. W ostatnim odcinku byliśmy w złej sytuacji, po czym podbiłem serię i było już trochę lepiej. Po czym znowu jesteśmy w złej sytuacji, ale wystarczy, że zaatakujemy Egipt od zachodu, ponieważ nie bronią się i wtedy powinno być lepiej. Jedyne co, to musimy tutaj trochę nasze jednostki właśnie wziąć i tutaj odbić to, dlatego że tutaj nas trochę obcinają. No jak sami widzicie, tutaj już trochę jest lepiej, ale mogłoby być jeszcze lepiej, gdybyśmy wysłali trochę tych jednostek z powrotem. I się trochę trzymają. I gdybyśmy jeszcze tutaj przyjęli w ogólnej mierze, po prostu ci tutaj no mają problemy. A wy możecie przejść przez to, ponieważ w sumie, że tak powiem, trochę tutaj wasz jest. Okej, wygląda na to, że tutaj nasze jednostki dotarły. Jakby mogły pójść w tą stronę i zająć się tymi. Ponieważ tutaj znowu weszli i znowu będą chcieli nas odciąć. A ja tego nie lubię. Ale za to się udało nam tutaj rozbić armię. No dosłownie tutaj tam jakiś sznurek robią, by nas odciąć. Możemy sobie wreszcie zrobić tą stabilność. I jak na razie, oprócz tego, że odbili nam pustynię, to jest w sumie, nie jest tak źle. O, dziękujemy, że zmniejszyliście. O, i dziękujemy za karabiny. To jeszcze więcej dziękujemy. Okej, tutaj widzę, że się połączyli, więc to znaczy, że musimy się wycofać i przejąć z powrotem to. Okej. Przejmujcie z powrotem te rzeczy. Ponieważ dosłownie nie tutaj nam odcinają. Jeden z minusów tego Imperium to jest to, że co chwila tutaj coś nas odcina. To jest jeden z większych minusów. Okej, wygląda na to, że wreszcie sobie poradzimy z tym naszym tyłem i wreszcie będziemy mogli wysłać więcej jednostek tam, ale to jeszcze może być pieśń przyszłości, jeżeli się nie zajmiemy zbytnio tym. Okej, mamy już tutaj. W takim razie możecie zaatakować. Ty coś tutaj masz? Guerrilla Fighter może być nawet dobry. Co to jest? Flood Agrees? Nie jest to jakiś... O, możemy zaprosić Azerbejdżan, to myślę, że to będzie pomocne. Ponieważ Azerbejdżan przynajmniej będzie mógł coś nam tutaj pomóc. I wojnie na przykład z tym, żeby wejść do stolicy Armenii i podbić Armenię. Okej, i to oznacza, że też możemy rozpocząć atak na Iran. To było coś, co nigdy nie pomyśleliśmy, że się nam uda, ale właśnie to robimy. Plus jeszcze atakujemy Egipt od zachodu. To też było jedno z rzeczy, których nie sądziliśmy, że się nam uda. Okay, czy możemy zrobić o coś takiego? Raczej mało prawdopodobne, że się im uda tutaj odbić. W ogóle my tutaj udało nam się jakoś stabilizować ten front z tym naciśnięciem na jakość, ponieważ sam nie jestem pewien jak. Okej. Wygląda na to, że dosłownie ich od zachodu zeszliśmy i
i już więcej nic nie mogą zrobić przeciwko nam. Oraz ten atak na Iran to jest bardziej taki, żeby po prostu ich zaatakować, ponieważ mało prawdopodobne, żebyśmy sobie poradzili aż tak szybko. W głównym mierze po prostu chcę najpierw Egipt zniszczyć, żeby wreszcie coś zrobić. Okej. Okay. Nie będziemy musieli pójść o to i... Nie, tutaj było coś innego. Pewno research slot się przyda. To jest pewniak. Lepsza artyleria, jakbyśmy w ogóle ją produkowali w jakimkolwiek stopniu. A i wygląda na to, że wreszcie się nam udaje tutaj przepchnąć ich wszystkich. Niemożliwe stało się możliwe. Okej. Okay. Ci już nie mają zbytnio rozkazu, więc mogą tutaj pójść. Wy z waszego frontu przejdźcie do nich. I wy przeprowadzicie tutaj atak. Kontratak w sumie. Numer kolejny. A wy możecie tutaj przejąć ten sznurek, co chcieli nam zrobić. I war economy. Okej, wygląda na to, że wszystko już jest stabilne. Tak naprawdę Egipt to jest tylko dojście do dalszych miejsc i wykończenie ich. Okej, możemy szybko włączyć. Co znowu? Nie. Serio? Kolejne? Okej. Zobaczmy na Cyprze, jak to jest. Jest very high, ale możemy za to zrobić low. I tak, to już jest core state. Okej. Ale przynajmniej mamy tutaj pomoc od Cypru. Zawsze coś. A teraz po prostu pójdźmy tutaj tak już do samego końca, dlatego że już nie chcę mi się aż tak bardzo patrzeć na to wszystko w Egipcie. Nie mamy żadnych minusów tutaj. Okay, wygląda na to, że Czerwona Armia sobie radzi. W ogólnej mierze bo to jednostki egipskie. Oraz też nasz atak na Iran dobrze idzie. No, powiem, wszystko idzie znakomicie. Ale się zrymował. A my teraz powydajmy sobie trochę Vertical Power. A, myślałem, że coś zrobiłem, ale to nie. Vertical Power, żeby to zrobić. Okej, okay, w takim razie uda nam się wygrać. Wszystkie siły wroga, wszystkie siły zła zostały zniszczone. I stoimy jako zwycięzcy. Jej. No więc tak, w głównej mierze wyłączycie siły, dlatego że wy od samego początku byliście jedną armią. A wy dajcie dwie dywizje. Dwie dywizje. Tutaj zaatakujecie. Razem zrobimy taki chunky front. Okej. Jedyne co, to jeszcze tutaj tylko zajmiemy się tymi dywizjami. Te zostały okrążone. I w głównej mierze to już wszystko. Haza! Dało nam się. Jesteśmy znakomici. Co możemy zrobić z Egiptem? Możemy zaneksować. Yo! Aneksja Egiptu. Zawsze znakomita. Oraz mamy minus 69%. Nice. Okej. Okay. Tutaj na razie się to robi. Mamy 70. Tutaj nam do 50, więc tak naprawdę będziemy mogli już się tym zająć. No i nie powiem, ładnie to wygląda. No, udaje nam się też Jabal Shamar trochę uratować. Co nie powiem,
było trudne. Lepsze samoloty zawsze chętnie, w każdym momencie. A jeżeli chodzi o atak na Iran, to taki... To na razie on tylko robimy ten atak w sumie w głównej mierze dlatego, że... no... Mamy pewne problemy. Okej, okay, tutaj nam się odblokowało i... Co tutaj możemy zrobić? W głównej mierze możemy tutaj szybko to zrobić. Więc tak, po pierwsze możemy zrobić Sudan. Ciekawe. Dlaczego my ciągle dostajemy na tamto? Dajcie na Iran. No i uwolnił się tamten agent, bo w sumie aneksowaliśmy Egipt. Idźcie na Teheran. I widzę, że jest w miarę zielono. Tylko musimy trochę poczekać. Okej, okay, zróbmy to. Zrób for the face, zrób for the... Zróbmy. Ale i teraz tylko musimy się zająć Jemenem. Z tego co pamiętam, tutaj się opłaca zrobić desant. Tylko że nie mamy chyba technologii. Ale na razie atakujcie. Jak tylko będziemy mogli, to zrobimy tą technologię desantu. Irak też już niedługo będzie padał. Ona chyba ma 0% na kapitulację, więc no, wystarczy tylko przejąć wszystkie terytoria. No i powoli się tutaj będziemy zajmować tym. Military Police. Nie, jest to chyba najważniejszy w obecnym momencie. A gospodarkę po prostu pójdziemy już. Bardzo. No i mamy kolejne stocznie, które odzyskaliśmy. Okej, okay. Wyzwoliliśmy Sudan. Jej. To po tyle. No, teraz zróbmy tego kolej. O, ma się los, serio. Przed chwilą mówiłem, żeby zrobić desant, a później zapomniałem o tym. Okej, okay, desant. Tutaj jest przerwa. Przejdźcie przez tą przerwę. Słownie nie chcę walczyć w tych górach z Jemenem, bo nie ma sensu. Okej. Okay. Co tam się dzieje? O, Niemcy wygrywają wreszcie. No, wczesna wojna to zawsze jest plus dla Niemiec. Okej, okay, wygląda na to, że część dywizji egipskich tam stoi, dlatego że Egipt skapitulował, ale chyba powinien zostać usunięty, jeżeli Egipt skapitulował. Więc się zastanawiam, co tam robią. Okej, okay, dawajcie więcej karabinów. Póki jeszcze ten Kaiser rządzi. Kaiser sultan. Tutaj zróbmy i to powinno niedługo. Niedługo powinniśmy zyskać tam ten, jak to się nazywa, kory. Dobra. No już Iran powoli pada. Mamy Azerbejdżan razem z nami. Co zawsze super, kiedy mamy Azerbejdżan. To jest jakiś dłuższy. 49. Wow. Dłuższy od 14 dni. I to jest wyczuwalne. Nie, wszystko jest... Dobrze, tutaj się zastanawiam, co. Okej, okay, Irak padł. Okej. Okay. No i święto, jej, świętujmy. Okej, okay, czy coś tutaj w ogóle. Bo teraz nam się po tej wojnie to nam jakby wszystko już włącza, że już nie mamy tych rzeczy. Więc. Tutaj ten król został. Tego gościa. Jest ten gościu. No, zawsze śmiesznie wygląda. No i wygląda na to, że się nam nie udało. Dobra, musimy poczekać na to, jak technologię zrobimy. Bo innej sensu nie ma, żeby pokonać Jemen. Okej.
lepszy silnik na pewno się przyda. Dobra, ta armia. Wy możecie przestać atakować. Wreszcie, ty wreszcie możesz dostać jakieś trade'ki. O, masz organizera, to dobry mistrz trade. Możesz nawet pod filmaszałem zostać. Okej, okay. Musimy być w pokoju z Jemenem. No, to wiadomo. Co tutaj jest? Okej, okay, Shadow. Zapomniałem, że to możemy zrobić. Okej, okay, dawajcie. Broń. I możemy. W ogóle zapomniałem o tym. I się nawet nie dziwiłem, dlatego że to dosłownie było położone w takim miejscu, że bym zapomniał o tym. O nie. Coś złego się stało. Okej, okay, dziękujemy za karabiny. Naprawdę jest miłe z waszej strony. Jak to wygląda tutaj? Tutaj jest ok. Tutaj mamy kolejne z tych. Mhm. Nowy Orlan spadł. Co to znaczy? To znaczy, że tutaj słabo im idzie. No. Pacific States sobie widzą, że z łatwością radzą. Okej. Okay. No tutaj zaprzestaliśmy walki. Tutaj stoją. Detroit padło. Okay. Kolejny z tych. I teraz jest pytanie. Ja tego nie ruchmy. Pytanie jest takie, czy zrobiliśmy badanie jeszcze 7 dni. Nie, tego jeszcze nie odpalajmy. Więcej fabryk, no to na karabiny. Nic więcej nie możemy robić. Na razie te jednostki niech tutaj stoją. No, aneksja Jemenu, no to jest po prostu czekanie. Ponieważ oni jeszcze potrafią się tutaj w miarę bronić. Tego nie ma nic, nie potrzebujemy. Myślę, że antitanki już się przyda zacząć robić. Tutaj niech Niemcy nam wyślą kolejny sprzęt. A my się zajmiemy w takim razie tutaj kolejnym badaniem. Okej, ty tam będziesz badać to, więc na razie nie masz sensu tutaj wysyłać. Dobra. Idzie na ten rozkaz. Oj. Byliście przypięci do tamtego Wow. Myślałem, że dałem najpierw taki. Nie powinno tego robić. Okej, dajmy tutaj mega agresywnie w takim razie. To wystarczy, że po prostu przejmiemy Teheran i będzie po wojnie. No, na razie chcę te wszystkie wsparcie dostać. Bo raczej po wojnie to byłoby głupio dostać. Chociaż zgaduję, że na tym skończy się. Okej. Okay. I... No, rozdzieliliśmy już Iran, więc jest tylko kwestia czasu. Okej, okay, dziękujemy. Co tutaj możemy zrobić? Przejąć kontrolę nad Suezem, bardzo chętnie. Okej, okay. I teraz jedyne co musimy zrobić to znaleźć naszą marynarkę. I... I zdesantować się. Okej, okay, desant poszedł. A, oczywiście, że mają coś w stolicy, mają kilka dywizji. Okej, okay, cofnijcie. Aj, nie. Od Iran. Okej. Okay. Więc wygląda na to, że wojna zakończona. Możemy oddać wam terytoria. Pff,
Okej, okay, Azerbejdżan trochę. Trochę przesadziłeś z tym ilością terytoriów, które wam się należy. No, trochę macie dużo ich. A my. Możemy dodać do tego generała. Tutaj jedyne co zmienimy. To żebyśmy tak mieli w tym rozkazie. I powysyłamy trochę specjalnych dywizji. I też wyślemy tutaj z powrotem. Ok, co możemy zrobić? Możemy tutaj liberate Persia. No to Persia będzie tutaj wyzwolona. Tutaj dajmy to w razie też. Wygląda na to, że tyle się nam chyba należy. A nie, możemy coś jeszcze oddać wam. No, tyle. Myślę, że takie granice są najładniejsze. Jedyne co teraz możemy robić, to tylko próbować się tutaj zdesantować na Jemen. Okej, okay, antytanki. I czy coś z tego też niezbyt. Okej, okay, możemy tutaj porobić. A nie, złego. Złego designera dałem. Okej, okay, więc. Wygląda na to, że po wojnie wszystko nam tutaj zbypasowało. Mhm. Dobra, będziemy tutaj kontynuować. Chcę jeszcze dokończyć już ten Jemen, żeby już był, ale wygląda na to, że nie wiem, albo już 100% mamy, albo coś takiego, ponieważ wygląda na to, że po prostu tutaj już nic więcej nie możemy robić. No jedyne co to jest, że mamy duże minusy. Mhm, no, minus za stabilność. No. Mamy minus 150 za stabilność. Yikes. Gdzieś to pokazuje? Oj. I kolejny cios. Ale przynajmniej wojna w Jemenie daje nam jeszcze sprzęt. Jej. To się liczy. Okej. Okay. Co tutaj jeszcze mamy do roboty? Wydaje mi się, że musimy jeszcze dużo z gospodarki porobić rzeczy, więc na pewno coś z tego musimy porobić. Statki tutaj stoją. Możemy wysłać kolejny desant plus atak. Ok, zdesantowaliśmy się. No i wygląda na to, że nas tutaj bronili i skończyło się na tym, że my możemy mieć nawet dobry desant na stolicę, tylko że żeby nam organizacja się nie skończyła. O, okej. Okay. Desant wpadł. I właśnie o tym mówiłem, że oni tutaj tyle pchają tych dywizji, że się nie da inaczej tego zrobić. Okej, okay, widać, że się bronimy. Ale teraz odcięliśmy im stolicę, więc już nie mają nigdzie gdzie uciekać. No i wygląda na to, że już nic tutaj nie mogą zrobić. Okej, okay, zajmijcie się jeszcze tym. Może jak przejmiemy, to wtedy nie będziemy musieli tego wszystkiego pokonywać. Okej, okay, co tam jeszcze z Niemczech mamy zrobić? Czy jeszcze chodzi o to, żebyśmy nie zrobili czegoś takiego, że przejdziemy i nie będziemy mogli kolejnych rzeczy robić, by nam się nie zblokowało? Mhm, no musimy tutaj z Jemenem.
Nie, na razie możemy to robić. Nie ma tutaj sprawy z tym. Okej, wygląda na to, że... tutaj już nic więcej nie ma. Możemy jeszcze trochę przejąć tych prowincji. Na wszelki wypadek. Tutaj znowu źle wcisnąłem. Zastanawiałem się nad tym i takie... bum, wcisnąłem. Okej. Okej, nie ma padu. Macie za swoje Jemeńczycy. Powinniście się podać od razu, a nie się opierać. Możemy oddać. Jeżeli chcą część pustyni. Okej, no demobilizacja ekonomii na pewno. No i Jemen to musimy zwolić, więc... What? To nie był ten teren, który chcieliśmy oddać Jemenowi. To na pewno nie był ten teren. Okej, okay, przynajmniej to mamy. A, wygląda na to, że wiesz, możemy zintegrować te rzeczy. Co jest fajne. A po drugie wygląda na to, że czeka nas bardzo trudny okres polegający na tym, że będziemy musieli co chwila tutaj ulepszać. Przynajmniej kory dostaniemy na tym. Nie wiem. Muszą być very low, żebyśmy mieli kory. Ale przynajmniej dzięki temu sobie poradzimy. Jakoś. No. Prawie wszystko musimy porobić. Dobra. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Z wami Trago. No. Cześć.